Cześć, witajcie, z tej strony Oleg Puer i widzimy się w kolejnym odcinku z DC Universe Online. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku próbujemy powstrzymać ogólnie Aquamana. No i cóż, stwierdziłem, że sobie nagram akurat... Jezu, jak się w tą grę grało. To było wiertło. To łańcuchy, dobrze. Umrę. Nie, naprawdę, sorki, że tak ten, ale dawno nie grałem w tą grę. Dawno. Od ostatniego odcinka raz może i to też nie latarnią. Ktoś się pytał w komentarzach, jak kupiłem DLC z latarnią. Normalnie przez kartę, podajecie swoją kartę i... I normalnie zgarniam wam kasę z konta. Jakbyście normalnie w sklepie kartą płacili. Nie musicie nic na swoje konto wchodzić w banku ani nic. Takie to, bo ktoś się tam pytał. Shit! Dobrze. No shitol! I dzisiaj sobie pogadamy o jakimś korpusie latarni i na dzisiejszy odcinek wybrałem sobie korpus żółtych latarni. Jest to w sumie taki drugi najpopularniejszy korpus, więc... Niech to szlak, źle zrobiłem. Dobrze. To mam zniszczyć, tak? Dobrze. Nie, nie to. Jakieś... A, bo ja mam jakieś poboczną misję włączoną. Shit. Dobra. I... Korpus Zielonej Latarni, jego założycielem był Sinestro. To chyba praktycznie każdy, który coś się orientuje w tym DC, to... wie, kto założył właśnie ten korpus żółtych latarni. I był to nie kto inny jak Sinestro. Jedna z lepszych latarni korpusu zielonych latarni. Siedzą, umrę. Piciu. Co to jest to pod piątką? Aha. Wow. Nie wiem, że takie coś mam. Czekajcie, muszę. I... mam jeszcze jakieś picie? Mam. Tu mam 12, więc to weźmiemy. Założył ten... Uważał, że strażnicy raczej są zbyt łagodni dla swoich tych... Raczej dla swoich przeciwników. I dlatego też... Czekajcie, które to było... To dawaj tego. Założył ten... Raczej... Najpierw musiał znaleźć, jak stworzyć ten pierścień. I tu jest parę wersji. Jest parę wersji właśnie stworzenia tego pierścienia. Jedną wersją jest, że pierścień to był odpadkiem takim... Jak czasami jak się metale wydobywa, to jest jakiś odpadek zazwyczaj, który tam psuje nam rudy, żelaza czy tam czegoś. To był taki odpadek. Ta żółta energia była odpadkiem zielonej. I ją wykorzystał Sinestro i stworzył swój żółty pierścień. Druga to była, że znalazł nowy sektor. Oddalony bardzo, tam chyba żadna zielona latarnia nie sprawowała pieczy nad tym sektorem, bo był to jeden z zaginionych sektorów. I znalazł tam robotników, których wynajął, jakby żeby zrobili mu pierścień. Żeby zrobili mu pierścień i też raczej nie wynają, zastraszył ich. Zrobili mu ten pierścień, to jest druga wersja. Trzecia wersja to jest
że został przekabacony na złą stronę mocy, że tak powiem. Też była taka wersja. O, fuck. Dobra, w sumie to lecimy. Dobra, dobra, nie chcę się z wami bić. Dobra, już idę. O, tego nie zbierałem dawno już. Naprawdę. Okej. Jeszcze ciebie, dobra. Zobaczymy, ile my tego mamy, bo... Ogólnie Sinestro chodziło o to, żeby zawładnąć... raczej przejąć władzę nad Korpusem Zielonych Latarni. On na początku miał taki pomysł, żeby tylko przez chwilę nosić ten pierścień żółtej latarni, żeby po prostu przejąć władzę, żeby wytępić strażników. Żeby wytępić strażników, bo uważał, że są... What the f... Okej. Jezu, jak ja wyglądam. Boż. Hi, chłopaki. Mako! Teraz jakbym tu miał gdybym miał tu walczyć, to bym chyba umarł. Chyba nie, no raczej na pewno. Czy ja mogę tu latać? Nie, może lepiej nie kuśmy przeznaczenia. Okej. Teraz tak. Distribute the Atlantan. Uwolniłem cię. Uciekaj, dziecko. A, ja tu biegam tylko szybko. A, to Lucy. Mogę wziąć od tego gościa zadanie. Shit. Okej, Guardians. Ten odcinek będzie krótki, ale dobra. I cóż. Po pewnym czasie Sinestro, kiedy już walczył oczywiście z tym korpusem, przybywa nie kto inny jak nasz Hal Jordan i ratuje sytuację. Po prostu no jako jedyny pokonuje go. Jedynemu mu się to udaje. I Sinestro zostaje wygnany z korpusu. Zabrany zostaje mu pierścień i zostaje wygnany. Ale niestety ten pierścień działa tak samo jak... Wow. Działa jak pierścień Zielonych Latarni, czyli szuka swojego właściciela. I pierścień... No, pierścień, można tak powiedzieć, że pierścień wydostaje się z lochów latarni i... Podróżuje do... Shit. I podróżuje do... No. Podróżuje do Sinestro, a Sinestro, że... Stwierdził, że latarnie go zawiodły już na całej linii, więc nie ma dla nich ratunku, więc stworzył własny korpus. Jego korpus był tak samo liczny jak Zielonych Latarni. Było to takie przeciwieństwo Zielonych Latarni. Miał tyle samo korpusów, tak samo miał podzielone sektory. Wszystko było identycznie. Czekajcie, czy ja miałem level? Nie, nie mam. Miał wszystko identycznie podzielone i normalnie... Normalnie toczył walkę, tylko że niby jego korpus też dbał o porządek we wszechświecie, ale jeżeli ktoś stawiał się przeciw... On próbował bardziej przejąć kontrolę nad tymi sektorami, żeby uznali jego wyższość i takie tam. Więc to jest mniej więcej plan Sinestra na ten.
Inne korpusy powstawały już bardziej tak, były przypadkami. Niektóre były przypadkiem powstania, niektóre. Niektóre nie. Ale o tym, o tamtych korpusach wam opowiem już w przyszłych odcinkach, a na razie się skupmy, bo zaraz pewnie będziemy walczyć z Aquamanem. Gin. Czekajcie, może ja wrócę po tego żona, bo żon... Żon! Ej, hej. Hej, hej. Mógłbyś pomóc. Ty głupie. Dobra. O, jest ostatni. To dobrze. To jednak wszystkie pozbierałem. Dobra, teraz się już skupiam na walce do bossa Aquamana i będziemy kończyć odcinek, bo nie chcę robić go za długiego, bo jeszcze mam trochę rzeczy do... Aaaa, bij się! John, can you help me, please? Dobra, nie chciałem tego tu wykorzystywać, ale dobra. Może przynajmniej większość ich zginie. Dawaj, dobra. Okej, okej. Dobra, jeszcze raz. Udało się. Dzięki, John, za pomoc. Byłeś naprawdę pomocny. Shit. Dawaj, bij ich, nie ma czasu. A, zapomniałem, że to ich też rani, jak to przecież wchodzą. No, zapomniałem o tym centralnie. Centralnie. Shit, co jest? Przecież jeszcze nie umarłem. O, dawaj. I ostatni cios, dobra. Dawaj, rozwalmy ich już. Gdzie ty jej tam grzebałaś? Dobra, i jeszcze tych trzech zostało to. Niech już się szybko położy. Jeszcze ty, ty i ty jesteś najtrudniejszy z nich wszystkich. O ty. Pizdio. Nie masz szans z zieloną latarnią. Okej. Dawajcie to. Shit. Coś... Nie mogę nikogo trafić. No dawaj. Dawaj! Szkoda, że żon przestał mi pomagać. By było milej. I na pewno łatwiej. Ja rozumiem, on osłania tyły na pewno. Dobra, dobra. Przejdę obok. Okej. I ty. A! To czyli masz teleporter, tak? Cześć. O nie. Queen Mira to była jego żona, nie? Ta ruda. Okej.
A. Okej. Okay. Hi, Okoman. Yo. Arthur, please stop. Ah, Tul. Altulek. Jezu, mówi z takim przekonaniem, że na pewno się nie ten. To jest pewnie Kirke, czy Circe, czy jak się... Wow, 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 mam się sam z nim bić? Dobrze, na razie się obrania tylko. Sietol. Łap. Jak not good enough? Bardzo good enough. What? Czemu zawsze ci bad guysy mają więcej bad guysów? Dobra. Koniec tego. Wszyscy zginiecie. O matko, albo ja zginę. Idź, jakieś mnie karaby atakują. Idźcie w pizdu. Dobre jest to czasami, że podczas tych kombinacji automatycznie mi się jakaś inna moc włącza. Nie wiem, czy to jest... ja mam tak ustawione, czy... Po prostu tak jest. O, widzicie? To ja nawet nie klikam tej czwórki, a ona mi się automatycznie włącza. Jest to... fajne, przydatne. Green versus green. O, ty mały. Mały. Dobra. What now? O, urosła nagle. Circe. No nie. Mam ją bić. Bije cały czas. Aquaman, nie wiem, czy jesteś nadal ślepy, ale to nie jest twoja żona. Napiję się, poczekaj. Okej. Łap. Aquaman. You are good. O. Lal. Uratuję cię, królowo. Chodź, Aquaman, bijemy ją. Marsjanie też byś mógł pomóc. No, w trójkę to teraz mamy szanse jakieś. Ała. Gdzie ona jest? Dawaj. Shit. Mogę ją tylko bić, bo za szybko. Akurat, jeżeli chodzi o latarnię, to strasznie szybko on manę zżera. O,
O, mam szóstkę. Hop. Hop. O. Oj, muszę coś powywalać. Wywalę to. Wywalę to. I wywalę to. Aquaman! Cześć. Podziękujesz mi? No. Ja! Skoczyli do wody. Jej! I tak jak znam życie, wyjdę z Sentinel, będę musiał się lać. Nie wiem czemu się tak psuje coś, ale dobra. Yes, I want. Wywalę to. Yes, I want this. Ubierzmy to. W sumie to też można by ubrać. To też. To nie. A i mam level. Skill points. Flight. Czy we flight asa pójdź. Raczej w weaponsa, sorry. Weaponsa. Mhm. 20 pointsów trzeba mieć w tym brawlingie. A dajmy sobie w tego, idźmy. Dobra. Enter to the Metropolis. Jeszcze pójdziemy tylko do tego. Tam gdzie one ty Wonder Woman tam pogadać chyba. Czy tam gdzie? Pogadamy i skończymy odcinek. Tym, tym, tym. I w przyszłym odcinku powiem wam o Red Lanternsach. Może wezmę wtedy tą czerwoną latarnię, którą mam. Wiem, że jest pełne moje inwentory, zaraz idę wszystko posprzedawać. O, czy się zmieści? Nie zmieści. Jezu, jak daleko. Co to jest? Tego to chyba wcześniej nie było. No chyba nie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Green Lantern Slide. Hop. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Dobra. Kiedyś to było. Pamiętam, jak jeżeli chodzi o takie te wywieszone plakaty, to czasami te poszukiwani. To kiedyś pamiętam, że maksymalny poziom tego poszukiwanego był 30, a teraz zrobili 54 na przykład, że mają i samemu czasami ich pokonać. Raczej. Samemu, jeżeli nie jesteś koksarskim z najlepszym sprzętem na 30, to na pewno ich nie pokonasz, bo... Nie. Trzeba cię najpierw pójdę posprzedawać, bo może mi coś jeszcze dadzą. Yo. Ziomuś. Hello, traveler. Sell. Sell. Zostawię, Exobajty też co zostawię.
To nie wiem, tak się zastanawiam nad tym. To też... Shit, mogę tego nie sprzedawać. Yeah. Zaraz to odkupię. Dobra, sprzedawaj to szybciej. Jakieś tu miecze. To w sumie na razie zostawmy. To dobra, na razie koniec tego sprzedawania. Potem sobie już ten. To trzeba otworzyć. Jest. Dawaj, weź się poukładaj jakoś. Krzesła znowu jakieś mi tu dają, no. Wow, 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 to ja? Mam nadzieję, że nie. Marsjanie. Dobra. Dostałem pilota. A, to jest ten. Dobra. No, no to w następnym odcinku będziemy ścigać zombie. Raczej może... Może tak. No, nawet tym chyba dotelepiemy się do 30 i będziemy... Dobra. Dziękuję wam za odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. I cóż, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Hejos.